Proszę Państwa, witam już przed obrazem. Na wstępie bardzo proszę o zachowanie ciszy tutaj na platformie, tak żeby Państwo nie przeszkadzali sobie w słuchaniu komentarza, który za chwilę zostanie włączony. Komentarz jest podzielony na dwie części. Proszę Państwa, bardzo proszę o zejście na platformę. Tutaj proszę nie stać. Komentarz jest podzielony na dwie części. Pierwszy jego fragment omawia historię powstania obrazu, tak więc możemy sobie patrzeć już dookoła, oglądać całe malowidło. Przypominam, zdjęcia można wykonywać bez użycia lampy błyskowej. Proszę, szkodliwy dla płótna, także proszę o tym pamiętać. A po jakimś czasie będzie omawiany szczegółowo sam obraz. Ja wtedy Państwu pokażę pierwszy jego fragment. Zapraszam już do oglądania. Szanowni Państwo, serdecznie witamy w jednym z nielicznych miejsc na świecie, w którym dziś jeszcze można podziwiać wspaniale zachowaną i pieczołowicie odrestaurowaną panoramę. Zanim przedstawimy Państwu rozgrywające się wokół nas zdarzenie, prosimy o wysłuchanie krótkiego komentarza. Otrzymacie w nim Państwo jedynie najogólniejsze informacje. Osobom zainteresowanym dokładniejszą wiedzą na temat genezy, historii i recepcji panoramy Racławickiej polecamy publikacje, które można nabyć na stoisku przy wejściu. Zachęcamy również do zapoznania się z makietą bitwy pod Racławicami i wysłuchania ilustrowanych obrazami z monitora komentarzy na temat politycznych i militarnych uwarunkowań insurekcji kościuszkowskiej. Malarstwo panoramowe nigdy nie było zaliczane do formy wielkiej sztuki. I nie ono samo stanowi o wartości całego dzieła. Już sam termin panorama, stanowiący sztuczne połączenie dwóch greckich słów pan, wszystko, i chorama, widzieć, wiele tu wyjaśni. Chodziło głównie o to, aby wywołać u oglądającego wrażenie, iż znalazł się on w centrum wydarzeń, a iluzja ta nie powinna być niczym zmącona. Nic więc dziwnego, że styl malarski musiał być naturalistyczny, a złudzenie na tyle sugestywne, aby pozwoliło zatracić poczucie świata realnego. Służyły temu specyficzna architektura budynku, specjalne oświetlenie, kształt i rozmiar płótna, a także przedłużenie obrazu w kierunku widza trójwymiarowymi akcesoriami. Pomysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i współautorem biopiła był Jan Styka. Zaprosił on do współpracy znanego batalistę Wojciecha Kossaka. Tym dwóm głównym twórcom panoramy pomagali oczywiście inni baliści i tak na przykład krajobrazy na całym płótnie namalowali Tadeusz Popiół i Ludwik Borki. Samo malowidło ma wymiary imponujące, 15 metrów w wysokości i prawie 120 metrów w obwodzie, co czyni blisko 1800 metrów kwadratowych powierzchni malarki. Płótno w kształcie walca zszyte jest z 14 płytów o szerokości ponad 8 metrów każdy. Na jego zagruntowanie zużyto 750 kg kwasy. Panorama Racławicka powstała w ciągu 9 miesięcy, na przełomie lat 1893-1894. 5 czerwca 1894 roku została po raz pierwszy udostępniona publiczności jako jedna z atrakcji powszechnej wystawy krajowej we Lwowie. Była pierwszą z cyklu wielkich panoram polskich i jako jedyna zachowała się w całości do naszych czasów. Przez 50 lat była magnesem przyciągającym do Lwowa rzesze turystów. Podczas II wojny światowej w kwietniu 1914
w specjalnej skrzyni przechować w podziemiach klasztoru ojców Bernardynów we Lwowie do zakończenia wojny. Po zmianie granic Polski w wyniku starań reunifikacyjnych w roku 1946 razem z częścią zbiorów lwowskich muzeów i malowidło przewieziono do Wrocławia. Przez blisko 40 lat spontanicznie powoływane kolejne komitety społeczne podejmowały starania o restytucję panoramy, skutecznie ramowane jednak przez Pekinę rządzącą polską wydarzenie. Udało się wprawdzie nie dopuścić do zniszczenia samego budynku, a w roku 1967 zniesiono nawet budynek, który się teraz znajduje. Ale mimo to przez wiele lat rotunda stała niewykorzystana. Punktem przełomowym dla powojennych dziejów panoramy racławickiej był dramatyczny rok 1980. W czerwcu ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło zaskakującą decyzję o przeniesieniu płótna do Warszawy. Ale kilka miesięcy później, dzięki wydarzeniom sierpnia 80, wróciło ono do Wrocławia. Natychmiast ruszyły prace w rotundzie. Skomplikowane zabiegi konserwatorskie mogły być już teraz przeprowadzane w miejscu przyszłej ekspozycji. Minęły ponad 3 lata, zanim przyniosły one zamierzony efekt. 14 czerwca 1985 roku panorama racławicka ponownie została udostępniona zwiedzającym. Od tego czasu dzieło Styki i Kossaka obejrzało 2 miliony osób. Swoją wielką popularność panorama racławicka zawdzięcza nie tylko zwykłej ciekawości współczesnych pokoleń, które chcą poznać z bliska dzieło objęte przez długie dziesięciolecia zakazem cenzury, lecz przede wszystkim samemu tematowi malowidła, które upamiętnia bohaterską walkę o niepodległość Polski. Kiedy generał Tadeusz Kościuszko, wsławiony już wówczas w wojnach amerykańskich i polskich, złożył 24 marca 1794 roku przysięga na krakowskim rynku i objął dowództwo powstania narodowego, sytuacja polityczna Polski nie rokowała nadziei na powstrzymanie upadku państwa i odzyskanie suwerenności w oparciu o postępową konstytucję z 3 maja 1791 roku. Po 2 rozbiorach przy wymuszonej uległości króla Stanisława Augusta i wpływowych stanowiskach zdrajców, którzy podporządkowali się przed władzy ambasadora rosyjskiego marszału, trudno było liczyć na zwycięstwo sił panamerykańskich. Wprawdzie całe powstanie zakończyło się niepowodzeniem i 3. ostateczny kontrakt Polski w 1795 roku, ale w pamięć narodu wpisał się początkowy sukces insurekcji. Zwycięska bitwa pod Racławicami. Z czasem stała się ona symbolem wiary, że w obliczu zagrożenia naród polski potrafi się zjednoczyć i wyjść zwycięsko z potyczki ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Racławice to nie tylko jedna zwycięska bitwa, ale przede wszystkim mit, legenda, prawdopodobieństwo. Proszę Państwa, zapraszam teraz tutaj. Fragmentu, na którym znajduje się generał Kościuszko, będzie omawiany już sam obraz, a część pierwsza kończy się z pierwsza wojska rosyjskiego.